Weekend w Gliwicach pod względem zatrzymań obfitował w zatrzymania, bo 27 osób zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa. Wydaje się, że to jest duża liczba, w tym 7 to nietrzeźwi kierujący. No, zastraszająca liczba statystyki, bo wyszło nowe prawo, bardzo można powiedzieć drakońskie kary, jednakże jest grono osób, które wydaje się do nich nie docierają tego typu informacje, bo oprócz tego, że stracą prawo jazdy, oprócz tego, że czekają ich wyroki karne, to jeszcze kary grzywny wynoszą co najmniej 5 tysięcy złotych, jeśli nie 10. Jeśli chodzi o rodzaje przestępstw, do których zatrzymywano przestępców, to dominowały kradzieże. Były również sprawy przemocy domowej. Był sprawca stalkingu, gruźb karalnych, byli dwaj kierowcy, którzy łamali sądowe zakazy, był jeden oszust i jedno pobicie. Natomiast jeśli chodzi o sprawców wykroczeń, no to my tego nie odnotowujemy w ten sposób, że nie wchodzi to do statystyk, ale tego też jest dużo, szczególnie jeśli chodzi o kradzieże sklepowe, jakieś drobne wybryki chuligańskie, tego oczywiście też było w czasie weekendu dużo, między innymi w rejonie gliwickiego rynku. Odnotowaliśmy sytuację niestety w niedzielę na ulicy Świętego Marka do jednego z mieszkań 87-letniej kobiety. Przyszła para, mężczyzna i kobieta, którzy zadeklarowali, że są z wodociągów, że chcą odczytać liczniki. No, starsza pani niestety wpuściła ich do wnętrza mieszkania. Odwrócili uwagę skutecznie na tyle, że kobieta skradła z szafki 3000 złotych oszczędności tej starszej pani. Oszustwa to jest generalnie taka w ostatnim czasie plaga, bo to z jednej strony jest tych przestępstw dużo, z drugiej strony są też takie bardzo, bym powiedział, dotkliwe dla tych ofiar. No niestety, jak widać na załączonym obrazku, w naszym mieście, ale to raczej wydaje się zjawisko ogólnopolskie, jest grono takich osób, które wykorzystują indolencję, taką niesprawność do końca osób starszych, osób często samotnych, które no, tak naprawdę ciągną do innych ludzi i wierzą takiemu mężczyźnie czy kobiecie, którzy do nich przychodzą i odgrywają rolę często pomocy społecznej, czy też przedstawiają się jako przedstawiciele stowarzyszeń pomocowych. No te osoby niestety wierzą w to. Tutaj na kanwę starszego wieku można to dać, że te osoby nie są, że tak powiem, odpowiednio wyczulone na tego typu oszustwa. No a te osoby chętnie korzystają, okradają bez zastanowienia się, czy te okradane przez nich osoby mają później z czego żyć. No niestety taka sytuacja ma miejsce. Osoby starsze to jedna strona, że tak powiem, medalu, ale osoby w różnym wieku temu ulegają, chociażby takim przypadkom jak gra w trzy karty tak zwana. To jest, zdaje się, takie wyłudzenie, na którym można całą karierę, że tak powiem, zawodową oprzeć. To prawda, nawet informowaliśmy na stronie naszej gliwickiej policji o takim przypadku, który pojawił się w Knurowie w sobotę. Przy ulicy Targowej, jak sama nazwa wskazuje, na targu pojawiła się grupa mężczyzn grających w trzy cukierki, rozłożyli swój stolik i rozpoczęli grę. Nabrała się na to ich przedsięwzięcie pewna knurowianka, 50-letnia kobieta, czyli w sile wieku. Podeszła, wciągnęli ją do gry. Zadziałał mechanizm, który zawsze działa w takich przypadkach. Panowie wręczyli jakiś banknot, ona to dobrze obstawiła, wygrała 200 zł, później nastąpił etap takich drobnych wygranych. W końcu kobieta przegrała, w związku z tym postanowiła się odegrać i grała dalej, tak aż przegrała całą gotówkę, którą posiadała przy sobie, czyli 1000 zł. Wydaje się, że tego typu proceder, jak gra w trzy karty, trzy cukierki, jest takim procederem, który wiemy, że to z natury rzeczy
jest oszustwem, że ci mężczyźni, którzy to organizują, nie są instytucją charytatywną, czy nie są też posiadaczami jakichś wielkich fortun, które by chcieli rozdać. Wręcz odwrotnie, oni z tego żyją właśnie, że okradają, oszukują innych. Interes jest o tyle intratny, tak jak pan wspomniał, że cały czas funkcjonuje. Wydawało mi się, że patrzyłem na statystyki, przez kilka miesięcy nie mieliśmy żadnego zgłoszenia, że w naszym mieście, w naszym rejonie już nie ma takich osób, które się na to nabrały, jednak się nabierają, jak widać. Jeden z tych mężczyzn, 38-latek, jest organizatorem procederu gry w trzy karty. Towarzyszy mu 24-letni mieszkaniec Gliwic, tamten pan starszy jest z Zabrza, jest znany gliwickiej policji jeszcze od lat 90., kiedy również założył taką grupę. On był wielokrotnie notowany, był karany za oszustwa, no ale interes jest na tyle dla niego korzystny, że wraca do procederu i tak naprawdę najbardziej skuteczną metodą walki z tym procederem byłoby po prostu nie wdawanie się w żadne relacje z graczami. Oni próbują często wciągnąć obserwujących, robią specjalnie charakterystyczny szum, czyli są gapie, tych gapiów potrafią niestety wciągnąć do gry.